o to, że w dniu 15 września 2016 roku wojewódzkiego pruskiego i województwa lubelskiego przywłaszczył tuszą dzika o wadze 62 kg i wartości 325 zł 50 groszy na szkodę koła łowieckiego nr 86 szpak wojewódzkiego pruskiej. To jest za wykroczenie z artykułu 119 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Wysoki sądzie, wykonałem telefon do pana prezesa. Czy mogę? Ma pan na myśli Andrzeja Bartuszka? Tak, pana Bartuszka. Czy mogę wziąć tego dzika na użytek własny? Dokładnie. Znaczy na skutek, Pan Bartuszek wyraził zgodę, że mogę tego dzika wziąć na użytek własny. Wyliczył mi, że mam zapłacić. Wyliczył mi, że mogę, że dzik będzie ważył 40 kg i mam zapłacić 168 zł. Tak też zrobiłem. Po kilku dniach, dosłownie 3 czy 4, pojechałem do banku, płaciłem za tą tuszę i na tym się sprawa zakończyła. Zabrał pan tę tuszę? Tak. Mhm. I po jakichś około 2 miesiącach, w listopadzie, zostały zwrócone mi pieniądze na konto przelane bez żadnego uzasadnienia, za co, dlaczego. Prawie po roku czasu, o niedawno dostałem zaoczny wyrok, że przywłaszczyłem dzika, nie zapłaciłem i 600 zł jeszcze kary dostałem na wiązki. Nie wiem za co i bez uwzględnienia wypowiedzi świadków moich, bez niczego, nie wiem. I na tym... Tego dzika pozyskał pan legalnie, czy zgodnie z ustrzałem? Oczywiście, tak. Ile mniej więcej w pańskiej ocenie ten dzik ważył w momencie odstrzału? To znaczy my tak, jak to mówią popularnie, na oko ważymy. Gdzieś około 50 kilo plus, minus. No. Czy w skupie pan go przywiózł, to który był? Jak to wygląda na przykład? Nikogo nie było. To po prostu jest tak umówione, jest klucz w drzwiach, otwiera się. Jest tak umówione, jest klucz. Dzika wkładamy do chłodni, zostawiamy kartkę z nazwiskiem, imieniem, numerem odstrzału, gdzie będzie go odstrzelony. Zostawiamy kartkę z imieniem, tak? Imieniem i nazwiskiem swoim. Gdzie będzie odstrzelony, w jakim obwodzie i jak gdzie po prostu numer odstrzału, tak. W obwodzie, numer odstrzału. Jeśli chodzi o procedurę zapłaty tego ekwiwalentu, to jak to wygląda? Na telefon i pan płaca, czy jakoś decyzja ma przyjść? To znaczy... najczęściej dzwonimy do prezesa, teraz nie dzwonię. Pytam panie prezesie, czy tam kolegą Barczuk, czy mogę wziąć, I no powiedzmy 40, tak jak to było z tym dzikiem też, powiedzmy zapłacić bez oglądania tuszy. I tyle i tyle zapłacić i po prostu czasami podpisujemy jeszcze protokół taki odbioru albo nie podpisujemy, to bo prezes sam to prawda. Po prostu. Czasami podpisujemy protokół, tak? Znaczy obowiązkowo jest, ale przeważnie pan prezes sam podpisuje i daje do księgowego. Protokół jest obowiązkowy. To skąd taka sytuacja zaistniała? Czy tam jakiś konflikt między panem powstał, a między zarządem koła? Tak, bo... ja po prostu założyłem sprawę o zwrot pieniędzy dla pana Łowczego. I to się toczyło się rok czasu, no i wtedy po prostu... Bo ja założyłem sprawę o zwrot pieniędzy. Tak, bo jest... Byliśmy za granicą i po prostu nie zostały mi wypłacone pieniądze. Znaczy pan sprawę cywilną założył, tak? Tak, cywilna sprawa, tak, była w Kermie. Członkowi zarządu koła pan wytoczył sprawę? Tak, to właśnie Łowczemu, no i staram się już niewygodnie. Ta sprawa miała związek z kołem, czy to była prywatna, nie, prywatna sprawa? Prywatna, tak? Ale... Ta sprawa nie miała to jest... związek z kołem. A na kiedy pan datuje powstania tego konfliktu? Między panem a członkami zarządu koła. To znaczy tak... Czy to już listopad 2016, to już ten konflikt... Tak, już tak. No. To jakieś... Ale wcześniej. To tak w miesiącach, tak. Nie, w miesiącach, to tak z pół roku wcześniej. Z pół roku, to pamiętacyjnie, tak? Tak.
tam gdzie polował, to nie był zapisany specjalnie w tych okolicznościach strzelił dzika. Natomiast w tych okolicznościach strzelił dzika. Natomiast w tym rejonie, gdzie pan Waszyk się pojawił, polował inny myśliwy, wcześniej zapisany. Polował inny myśliwy, wcześniej zapisany, troszkę głośniej mogę prosić? Tak, mogę. Wszyscy są zapisane i pan Walczuk przyjechał w ten rejon nie wiedząc. Że pan myśliwy wykonuje polowanie. Że pan myśliwy wykonuje polowanie. Tak, bardzo bliskie odległości, gdzie pan Walczuk oddawał strzał. Bardzo bliskie. Więc w tym momencie chcę podkreślić, że zasady bezpieczeństwa zostały mocno zagrożone, ponieważ strzelał w kierunku myśliwego, nie wiedząc, że myśliwy w danym miejscu tam się znajduje. Strzelał w kierunku myśliwego, nie wiedząc, że myśliwy się tam znajduje. W pobliżu tego miejsca polowało w tym czasie dwóch myśliwych. Tak, ja w tej chwili lubię to, co zeznań, doświadczeń kolegów myśliwych. Ja osobiście nie byłem w miejscu. Zeznań i oświadczeń kolegów myśliwych. Ja osobiście na miejscu nie byłam. Nie byłem. Ponieważ znalazła się suma płacona przez Walczuka na koncie koła. Skarbnik o tym poinformował. No, po pewnym czasie to trwało. O tym poinformował po pewnym czasie. Że na przykład jest zapłata za dzika, ponieważ taka zapłata nie mogła pojawić się na koncie naszego koła. Polowanie, które wykonywał pan Walczuk, było polowaniem nielegalnym. Z nielegalnego polowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, wartość duszy danego gatunku nie jest własnością koła, tylko własnością Skarbu Państwa. W tym przypadku obwód w obwodzie polnym, który wykonywał polowanie pan Walczuk, kwota za ekwiwalent powinna wpłynąć w sumie 2300 zł i dlatego te pieniądze były z powrotem odesłane panu Walczukowi. Skarbu przemawiał z powrotem na konto. Ponieważ my nie mogliśmy przyjąć w ogóle żadnej wartości, tak? Więc nie mogłem przyjąć żadną duszę, która jest de facto nie jest wartościowa. Jesteśmy kolegami myśliwymi. Kolega jest członkiem zarządu naszego, kolega Walczuk, no tak jakby komisji rewizyjnej pełni bardzo ważną funkcję, tak samo jak prezes, jak inni. No tutaj nie ma takiej rozmowy o jakimś pracownictwie. Wszyscy mamy odstrzały, wszyscy mamy broń, wszyscy jesteśmy myśliwymi, no i tutaj nie było takiej potrzeby, żeby cokolwiek tam, nie wiem, rozbijać się, jak to się mówi, coś na atomy i krótka rozmowa, rozmawiamy, jesteśmy, ja idę do lasu, jestem wypisany, dzień dobry, do widzenia, fajnie strzeliłeś dzika, upolowałeś, gratulacje i tyle, no ja jadę w swoją stronę i już, no na tym się kończy nasza rozmowa. W tamtej chwili to dyskutowaliśmy, rozważaliśmy taką sytuację, że kolega Jerzy Walczuk doprowadził do niebezpieczeństwa, znacznego niebezpieczeństwa drugiego uczestnika polowania, ponieważ nie wiedział, gdzie ja się znajduję, w którym miejscu jestem, a oddawał strzały z pozycji stojącej. Po prostu Wysoki Sądzie, no dziękuję Bogu, że żyje. Myśliwy, który oddaje strzały, nie wiedząc, że ktoś inny poluje. To oddaje te strzały po prostu w tym kierunku chce. Co jeszcze chciałem dodać, Wysoki Sądzie? No zostałem bardzo narażony na utratę życia i zdrowia poprzez taki wybryk myśliwego, który po prostu, nie zważając na nic, udaje się w łowisko i celem jest tylko dla niego pozyskanie mięsa. Zastanawiam się nad wystąpieniem na proces sądowy po prostu za narażenie życia i zdrowia. I co, odpowiedział pan też, że nie strzelał, tak? Wtedy postanowiliśmy zakończyć
polowanie i udać się w tym kierunku. Postanowiliśmy zakończyć polowanie i udać się w tym kierunku. Z takich danych, co mam tu wypisane, wyciąg otrzymałem, bo pobieram w banku naszym, gdzie mamy konto. Pobrałem wyciąg bankowy numer 120. To jest z dnia 21 września 2016 roku na sumę 168 zł. Z jego treści wynikało, że kolega Jerzy Walczyk zapłacił za dzika o wadze 40 kg razy 4 zł za kilogram plus 5% VAT-u razem 168 zł. Nie kontaktował się ze mną już w tym czasie Jerzy Walczuk. W związku z tym w dniu 8 listopada 2016 roku, 8 listopada, przelałem zwrot zapłaconej sumy 168 zł na konto Jerzego Walczuka. Po prostu cofnąłem te pieniądze. To potwierdza wyciąg numer 137. Miałem taką informację, że dzik pozyskany przez kolegę Jerzego Walczuka ważył 62 kg. Na przylewie jest napisane wpłata za dzika, zawsze jakiś tam cel w treści. Protokołu tego nie utrzymałem od pana czy od kolegi Walczuka. W rozmowie z prezesem powiedział, że dzik przeznaczony jest na skup, a nie na użytek własny. Przelew skąd? Przelew, tak jak proszę Wysokiego Sądu mówiłem, że treści w przelewie bankowym było, że za dzika, a w rozmowie z kolegami myśliwymi, z zarządem, no to się rozmawia, także wiedziałem, że przerw był za dzika. A w pańskiej ocenie, jak to powinno być wtedy zrobione? Jeśli ewidentnie myśliwy się, no nie wiem, dobre, złej woli, za mało wpłacił. No ma prawo się pomylić, no, jako człowiek. W pańskiej ocenie powinno zrobić. Wiem, jakbyś na pewno by dopłacił. Bo... Nie, no, pan Walczuk mi założył sprawę. Wcześniej, no to sprawa była o to, żeby mu wypłacić pieniądze, że byłem zatrudniony w firmie, bo prowadziłem firmę. Sprawa mi się zakończyła. Zostałem uniewinniony z tej sprawie. Gdybym wiedział, to bym wziął odpis wyroku, bo mam ten odpis wyroku. Tak. I sprawa jest zakończona. Wysoki sądzie, wnoszę o wezwanie kwatery świadków. Pamiętajcie, Wysoki Sądzie, tych trzech panów to są myśliwi też z Kołowieckiego, którzy też znają tą sytuację odnośnie pozyskania tego dzika i jak do tego doszło i później jakie były losy tego dzika, kwestia, czy się zgodził na to, żeby ten dzik był na własną rzecz, czy nie, czy jest konflikt w kole, na ile on jest zaawansowany i od kiedy go należy datować. Istniejące. Tak, jak to się odbywa według tego prawa, wiemy, a jak to wypadł zwyczajowo w kole, to tego nie wiemy i ci świadkowie na to po części mogą nam powiedzieć. Ponadto pani Agnieszka Beznacz, to jest pani, która była po odbiór tej tuszy właśnie z panem obwinionym też. No,